Można powiedzieć, że to jest tylko biurokracja, ale właściwie po co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rejestruje kanały na YouTubie? Może po nic, może tylko chodzi o czystą biurokrację, ale jak zerknąłem i znajomi zerknęli w te przepisy, to one potencjalnie są bardzo niebezpieczne. Potencjalnie są bardzo niebezpieczne, ponieważ nakładają na dostawców VOD, nie precyzując żadnej różnicy między wielkimi stacjami telewizyjnymi, które należą do wielkich koncernów, obracają milionami, mogą zatrudniać dziesiątki pracowników, do również jakiejś głupoty, mitręgi biurokratycznej, administracyjnej, nikomu do niczego niepotrzebnej i nic im to nie przeszkadza. Nie ma rozróżnienia między takimi wielkimi dostawcami treści wideo, a takim sobie małym misiem jak ja, co to o telefonik sobie postawi na biurku, z tyłu jako takie tło i mówi coś tam, co mu do głowy przyjdzie.